po lewo. Wiem, wiem. Tu! Ja. Działa? Czekaj, mam chyba przypnę, a potem zabierzesz kurwę ustawiał. Czy jesteśmy widoczni? Trochę. Aha, już wiem jak trzeba ustawić. Ale tylko w tą stronę, witam serdecznie, witam, witam. Ale teraz... dobra. Ktoś tam już z nami jest, witam serdecznie, nie widzę kogo, ale witam. Później będziemy może łapali z drugiego smartfona. 5 osób już jest. Czekaj, stój, stój tutaj, ja pójdę do swoich wędek. Widać mnie? Tak, wszystko widać. Ja idę teraz do swoich. Łapię? Wszystko łapię. No to fajnie, to chłopaki działamy. My teraz przerzuciliśmy już wędki, ale musimy zjeść śniadanie, bo jesteśmy głodni jak wilki. Spaliśmy całą noc jak zabici, kurczę. Tylko jeden był alarm, ale fałszywy. Czekamy na dzisiejsze brania. Dzisiaj inna pogoda zupełnie, troszkę się ochłodziło, więcej chmurek, więcej wiatru. Może będzie lepiej. Lepiej. Robimy śniadanie. Najpierw nastawimy wodę na klimatę. Tak, kubki, kurczę, trzeba umyć. Mam tam w samochodzie to 5-litrowy bania. O. A, słońce wychodzi. To żeby wiatr jakiś był, to będzie... No jest, cały czas jest. No jest, ale taki troszkę słaby. Dobra. Co my tu dzisiaj zjemy? Ale bez proszku będę miał tak. Dajesz wrzątek, to się wyparzy. Tu mamy takie o... Tu jest umyte kubki. To kurde, żadnego kaczapa, to twoja wina jest. Chodź, się przyznajesz. No bo się chwaliłem, że mam keczupu pełny i nie wziąłem. Teraz trzeba będzie na sucho iść. Ty masz takie talerzyki, te talerzyki ja wypieprzę, nie? Tam to wypieprzę, wiecie? To pokaż. Ja myślałem, że jakieś więcej, ale... Dobra. To się wtedy jak... Są dwa jeszcze. Są dwa. To na wieczór będziemy mieli do tego. Tak, teraz się danie możemy tak zjeść, w rękach. To nie będzie... Ale ty jesteś w ogóle tak, wiesz, szastasz tymi kubkami, tymi talerzykami. To jest czysty.
To jest czysty. Tu masz też. Proszę bardzo. Mamy cztery. Podwójne było wszystko. Było sześć, to było sześć. No właśnie też tak myślałem, żeby je rano gdzieś rozwiesić. No może coś się zrobi. Moja, już mnie teraz SMS-ami i mailami będą męczyć, to tam będzie, będą to chłopaki słyszeć chyba. Czekaj, a tam jeszcze coś jest? Jest jeszcze ten line, dobra. Znowu będzie karmić. No właściwie to można, tylko że jak zaczniemy nie, to nie. karmić, to one się tutaj będą... To może jutro. Trzymaj, młody. Zjadłeś? No. Jakiś Marek Malman, kurde, ten live puścił. A weź zobacz, co on tam nadaje, głupek jeden. Chyba puściła 28, 27, 9, 27. Dwa? Nie, jeden był puszczony. Nie było zacięcia. Jest dobrze. O, już chłopaki coś tam piszą. Muszę być okulary. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Woźniak wita. Wojtek Jereczek. Wszystko widać. Cześć Marku. Dobra, zakładaj brylę. To jest twoja, to jest twoja działka. Tylko musisz też pewnie wejść, bo za chwilę to zniknie. Muszę wejść na stół. Żeby z wami porozmawiać, to muszę wchodzić. Żeby pozwalać jak ludzie, nie? Z ludzi. Spinać się na stół, a znowu coś dotknąłem. Kurde. Ale to nie to, to tam nic. Po rodzice? Nic groźnego nie ma. Daj się otworzy. Kulerami, dobra, zabierz to. Zobaczymy, co tam chłopaki piszą. My zjemy śniadanie, potem się weźmiemy za spombowanie niestety. Ja odpuszczę coś z powrotem. Tylko obrotek mamy rozwalony, ale jakoś ten... wszystko działa jak po nocy efekty. W nocy nic! Nic nie połowiliśmy w nocy, kompletnie nic się nie działo. Nic, kompletnie nic, jeden tylko fałszywy alarm, ale to tylko fałszywy alarm. Nic nie poradzimy na to. Także mamy na razie tylko tego jednego karpia, 13 kg, którego Mariusz złapał. A ja na razie siedzę bez ryby. No myślę, że tak się nie skończy. Obiecałeś, że nie? Obiecałem, że nie i myślę, że dotrzymam słowa bez problemu. Mamy dzisiaj noc, cały dzień, noc.
można będzie kombinować. Ja to już pokombinowałem, jedną wędkę mam na metodę nawet założoną. A jak się wkurzę, to tak jak ci mówiłem wczoraj, pójdę tam i rzucę pod te krzoki. No, 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 na ten brzeg. No. A tu nigdzie nic nie było. Ja do drugiej siedziałem i była cisza na całym łowisku. Tamten może, tamten coś chyba wyciągnął, ten czerwony busie. Chłopaki mówią, że pogodę mamy super. No ale jest chłodno, powiem wam szczerze, że jest tak zimnawo lekko. No bo wiatr jest, gdyby nie było wiatru, to by było tak jak wczoraj, nie? No ale jest tak, jak staliśmy, to tak zimno było, tak nie ten. Powinniśmy się rozebrać do krótki rękawek i udawać, że jest go dobrze. No, nawet w Stanach Zjednoczonych nas oglądają. Cześć Arku! Oni tam mają inną godzinę zupełnie. Która jest w Stanach Zjednoczonych? 6-7 godzin różnicy. Do przodu czy do tyłu? Ja to nigdy teraz tam... nie powiem, wiesz? Ja to nigdy nie wiem. 6 godzin. Oni mają do tyłu, czyli... Do tyłu, tak, tam jest teraz... To w środku nocy nas ogląda. Siemanko, Exit TV, CS, go! Dawid Miszczek, do tyłu, co do tyłu? Czas. A czas do tyłu, o dobra, tak fajnie chłopaki reagują, a ja nie wiem. Do tyłu, czyli on ogląda nas w nocy. Arku, nie możesz spać, czy co? Czy na nocnej zmianie jakiejś jesteś pewnie? Nie, Exi, nic nie brało, w nocy była cisza, spokój, pospaliśmy tu równo. Ogólnie była jedna ryba i dwa brania, które się nie zacięły. Dwa alarmy, no dwa brania, które się nie zacięły. No. Czekamy, aż nam się woda zagotuje i idziemy pożreć kiełbasę. Ten live tam sobie potrwa, także nie zawsze będziemy tutaj na tym stole z wami dyskutować, bo będziemy mieli tutaj jeszcze robotę. Także możecie tam pisać między sobą ewentualnie. Dziękuję, dziękuję Adam Górniak nam życzy smacznego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Czasami tutaj wejdę na stół, to z wami porozmawiam. Witam, u mnie jest 3:38. Arek, co ty robisz? Pracujesz czy masz bezsenną noc? Ja miałem wczoraj bezsenną noc. Właśnie miałem wczoraj wieczorem opowiedzieć widzom, dlaczego nie spałem wczoraj, ale live się skończył. Coś nas rozłączyło w cholerę i już później było tak ciemno, nie było sensu. Ja przedwczoraj w nocy, przez całą noc, kupowałem jakiś przeklęty trzecioligowy klub piłkarski i przez całą noc negocjowałem z jakąś upartą babą i nie mogłem zasnąć. Budziłem się chyba z 5 razy. I za każdym razem klołem, po co mi ten klub piłkarski, jeszcze trzecioligowy na dodatek. Taką atrakcję miałem w nocy, a wściekły byłem, że hej. Wiesz co, jaki jest kod do twojego telefonu? Nie będę teraz mówił. Już mi raz mówiłeś, ale ja zapomniałem. Wiem, że zaczyna się 6-6, coś tam. No, zaraz no wszyscy wiedzieli. Aha, no tam, to 6-6, a potem możecie sobie kombinować. Próbować. Nie może, Arek też nie może zasnąć. No widzisz Arek, ja też miałem wczoraj taką noc, że nie mogłem zasnąć. To jest czasami tak, nadejdzie człowieka i tylko ból, bo kurwa, ściekasz się, leżysz we własnym łóżku i nie można zasnąć. A Arek ma to samo. Kielicha dziabnąć i zasnąć. Mariusz mówi, żebyś kielicha dziabnął. Bezsenna noc. No, te bezsenne nocki takie są. Czasami się zdarzają. Także mówię, zjemy coś i będziemy spombować, bo trzeba... Raz, że trzeba to wszystko wyrzucić, bo nie ma co z tym zrobić. No, a dwa trzeba coś złowić, nie? Dobra. Jak tam woda? Idziemy. Za jakiś czas podejdę tutaj do was, porozmawiamy, poodpowiadam. Fischer Mario, Mariusz, witam cię. Szybkie piwko i po kłopocie, nie? Oho, coś zakiszczało, na twoich chyba. Nie, ten tam twój. Ten mój. No to idziemy do niego. A tato jest na metodę właśnie rzucone, także tam coś obskubuje koszyk. Pewnie jakieś drobne ryby, których tu jest niewiele, albo wiele, licho wie.
dorwały się do koszyka, a kulki to tam nie ma komu podnieść, co? Żeby z kulką pojechać. Koszyk, kurde, odskubują. Nie, jeszcze się woda nie gotuje, ja chyba za dużo wlałem tej wody. No bo mu gaz za mały, nie, gaz jest duży. Gaz jest na całą setkę. No, zaraz coś kierować tutaj, to jest to mały. Jeszcze chyba zaraz wlałem sobie... Setę chyba. Setę. Jasne, Arek, jak masz się męczyć, to dziabnij se kielicha i idź spać. Ja przedwczoraj w hotelu dziabnąłem dwa razy whisky i też spałem jak dziecko. Ja to nie jestem alkoholowy, to ja tam mam właśnie z tym problem, ale muszę się chyba nawrócić i zacząć pić alkohol, bo... Dla zdrowotności. Dla zdrowotności, bo czasami po prostu by się przydało, ja trzymam się tego... To nawet nie postanowienia, tylko jakiegoś takiego zaparcia, dziwnego, nie wiem, po co. Po co i na co? Chyba wchodzą, widzisz, tam nie rzuciłem. No to dobrze, niech wchodzą, tam... niech zaczną kurde żerować, bo to... No to jest to miejsce, gdzie mam te wszystkie gazy rzucone. Po z tego. Czy dałoby się coś wyholować. U ciebie też. Ale ja tam nie rzuciłem. Tam, gdzie się teraz spali, to ja nie rzuciłem. Ja mam tylko do widzów prośbę. Jak tu jesteśmy, to słychać to, co mówimy? Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. No, chłopaki chyba włączyli sobie jakieś inne okna. Nie ma nikogo na czacie. Słabo, ale słychać. Dobra, dzięki Stanek, dzięki Jacek. Marek, wiatr od wschodu. Od wychodu? Nie jest od wschodu, właśnie jest od zachodu. Wiatr mamy zachodni, jest dobry wiatr. Tak, spoko. Dobra, czyli tutaj nas słychać. Jak głos podniesiemy, to będą nas słyszeć. Mogą nas nie słyszeć na tych, na laptopkach, bo tam są zawsze słabe głośniki. No i słuchaweczki w uszy. Ale tak generalnie to będą nas słychać. Jak nie za głupi. No herbata, gotuj się, bo kurde. Mamy tu roboty. Niektórzy słyszą dobrze. Tak, spokój. No to już jest dużo odległość od mikrofonu. I tak jak mówię, na tych laptopkach to tam będzie słabo słychać, a na komputerach z głośnikami to dobrze jak słychać. Oni dadzą radę. No to nie sposób jest podejść tutaj cały czas na tym stole stać i dyskutować z tym, że zaraz musimy się brać za zanęcanie. Zespół z kinem. Zespół Skynet, Piotrek Wiśniewski, Paweł Wiśniewski. Ja zawsze mylę imiona, kurczę. Mariusza, Marcin. Zazdrości nam za siatki. Proszę? Zazdrości nam za siatki. No to niech przyjeżdża. Niech przyjeżdża, nie? No, teraz mi dajesz jakieś popularne. No to czemu zmieniasz to? No bo chcę normalnie widzieć. Tylko chcę mi to... O, a będzie lecę, zobacz. A nie nagrywamy. A próbuj. A zanim ona się włączy, to one przelecą. Na czerwono, już! Nagrałeś? Tak. Lądowanie. Ja miałem zawsze problem, nigdy nie mogłem nagrać startu w awencji. Nigdy, zawsze się spóźniłem. Bo to on zanim, jak łabędź startuje, łabędź, ja to mówię zawsze łabędź. To wydaje mi się, że jest długo czas, nie? Ale zanim ty złapiesz kamerę, włączysz ją, ona się uruchomi, to łabędź się spowiadasz. No, to co tak wygląda? Dajemy kasią po wtedy.
co? Jeszcze za mało się znamy, to się nie powiem. Trzyma festę. Dobra. Na moje oko jest przygotowane. Z bomby, bomby. Bomby, z bomby, będzie nawet pompować. Tam takie szczupaki to nie ma po co większych. Ja używam takie. Nie wiem czy ja mam, no może ja mam. No, ten. Ta stalka jest dłuższa od szczupaków, które po co mi większe? Znowu mi to zamroził się ten twój. Ja mam ostatnio, już się taki używam. Tak, tylko no, wiecie, u mnie nie ma potrzeby, tak? Naprawdę. Słuchaj, mam coś tutaj jeszcze dla Buby i dla ciebie. Gumy jakieś? Tak. Tam było napisane u nas, że to tych typów u nas są tacze, są, wiesz? Tam potem wybierzecie. Wiesz, to było spotkał. Spotkałem kiedyś. Smacznego. Dzięki, wzajemnie. Hotel prezesa. Nic nie było w nocy. Taka mokra. No mokra, bo ona tutaj się ten, ale generalnie jest smaczna, można zjeść. Ten live może teoretycznie trwać nawet 8 godzin. Nie przerwie.
pojechać, nie? Teraz jem. Jak skończę. Sprawdziliśmy tej pogody. Mogliśmy ją luknąć zanim skancelowałem zajęcie. Podobno kiedyś był jakiś ruch na środku. One ponoć wszystkie w tym robią. Tak, no takie są teorie. Tak to ludzie mówią, że tam i do tego rowu trzeba rzucać. I to rzucić i wtedy są blaski. Tutaj kiedyś było tak, że zostałość na środek, no, w swoim miejscu. Coś piska na tym, na metodzie. Na metodzie. Jem teraz, chwila. Gdzie kurteczkę założyłem? A co będę się martwił tutaj? Zimno mi to założyłem. Później pewnie zdejmę.
ten przekręcił tam. Będę się wcale śpieszył. Ale żeśmy wczoraj lajfa nie włączyli, jak kolowałeś tego karpia. A to on wiedział, że to działa. A to nie wiem, po godzinie czasu. Było branie. Wielkie ćwiczenia. Wielkie ćwiczenia. Kurwa, muchę mam na dnie. No to kurwa, te cholery cały czas lecą do tych kubków. Ja nie wiem, o co chodzi. Zdolone. Zupełnie nie mam pojęcia, co jest grane.
Herbata z przyprawami. Jeszcze nie dojrzałem. Z powrotem na drzewo trzech. To twarde. No tutaj lubię twarde przygotowanie, ja to nie pamiętam. A tyle mi sok nikt nie wrzuca. Tak, po brodzie nie leci, kurwa. Ale z pogodą nam się udało, że nie leje. Nic nie wiem. Bateria szybko idzie, wiesz, jak szuka do internetu tego, co... Tak! Masacza, co? Ładuj ją cały czas. Jest chyba 15 osób z tego, co widzę. No jak na ranek, to nie jest źle. Paweł Esz, nic się nie działo w nocy. Teraz Marek, ciebie widzę. No dobrze. Ale już kiełbasy nie ma, to co? Nie. Na stole. Nocka słaba, nocka przespana. Bardzo dobrze. Już ponów, kurde, to jest... Masakra. Słabo. O. Ja to sobie mówiłem, teraz się to wie. Ja sobie posłuchasz, no fajnie. Koledzy, tylko odpowiadajcie, ale jak na dole nie ma internetu? Słaby internet jest, to ciężko. Jak zejdę na dół do Marka, to się wszystko wyłącza. Nie damy rady co chwilę wozić na stół, niestety. Ciała nie zawsze to wychodzi. No nie możemy tak zrobić tego live'a, żeby mieć tutaj smartfona, bo tutaj nie ma odpowiedniego zasięgu. No. Musi być na drzewie. Tu leci po czasie głos. Taki ten live jest, jaki jest. Lepszego nie będzie.
tam. Do wtorku. Do jutra. Albo do jutra, albo do wtorku. Zależy. Ja tam jak 20 wyciągnę, to jadę do domu. A ty co chcesz? No to chyba do piątku będziemy. Plan będzie zrealizowany. Na cholerę mi tutaj. Albo 20. Nie? Ty, ale pojechało ci do góry? Spadło. No to tam metoda. Sam siebie co potem. Dzięki za kciuki. Wniosę wędkę, to będę miał tam kartę, zobacz. No, tam będzie kartę. Na razie tam to ma będzie. Osiem ostatni też napisał, ten Konrad Krapek, a 99. To idzie powoli, nie? Tak, no. Nie dość, że się późno to tam ładuje, to jeszcze ty odbierasz później. Ty odbierasz z dużym opóźnieniem, bo czasami jest tak, że po prostu ten twój smartfon, który tutaj stoi, on nie daje rady odebrać, bo to już jest, nie ma zasięgu i to, co ty odbierasz, to jest... Bo tam na drzewie jest pół biedy. Zaraz do Kuba i zaraz zjedziemy za nią tam. Mariusz Kuman, witaj Marku. Siemka, siemka Piotrek. Trzyma, ja idę się przejść, tam może znajdziesz coś? Co tam brać? Ja wezmę sobie tego funka, mojego funka. Może będzie branie, to będę gonił. Pobierz i wracaj. Potem pójdę ja. Nie, to idź Marku, to idź, jak chcesz, to idź, ja poczekam. To nie tak? Tak, kurwa. I tam się nie pali. Mi też się nie pali, mi te bali się nie pali, bo ja nie idę. I ten, i się bierzemy za... za spombowanie, ale jak już straszy. To dobrze, ty nie wczoraj, a dzisiaj. Wybierzemy na skombowanie, nie ma na to czekać. Tylko tak przejdę chwilę tutaj, 10 minut może. No pójdę do tamtego siedla, tamtego może będzie kultura miejsca. Kuźwa, ja tam na grzyby chcę iść. To ja im powiem, że poszłeś się złamać. Możesz mówić co chcesz.
ma gdzieś piknik, ma wymyślony, ale gdzie to ja nie wiem, wiesz? Ale nie na Jarosławkę. Marek mówi, że na Jarosławkach nie ma za bardzo miejsca na tyle ludzi. Ale też na jakiejś komercji chce zrobić. Ja łowię na orzechy tygrysie, a Marek na te swoje kuleczki samorobne. Ktoś dzwonił i przerwało, wiesz, jakaś menda. No teraz poczekaj, łączenie. Kręci. Jest. Sorki, ktoś dzwonił do Marka i się wszystko wyłączyło. Ale już chyba jesteśmy. Pogoda nie jest zła. Pogoda jest okej. Coś tu się kurde. Słyszycie nas? Od dziś ma być coraz cieplej, Andrzej Łącki mówi, Marek. A widzicie, jak się spławają, czy nie widzicie? Może widzicie. Bo się co chwilę spławiają te karpie, wiecie? Może będziecie widzieć, to, bo to na środku. Słychać, jo? To dobrze, jak ją słychać. Nie widać? Widać chyba, widać. Aha, spławy. Spławy. To powinno, nie? Bo tej wody widać kawałek. A jak ktoś nie widział, to wam pokażę tą wczorajszą rybę, jak da radę. Powinno dać radę. Marek, żyjesz? Żyjesz, ale kurwa, co to za życie? No, sztuka wydawała się na większą, tak na zdjęciu i w ogóle tak w rzeczywistości, a miała 13 kilo zaledwie. Jak? Lepiej na sercu? No trochę tylko. Tamten kibel jest jeszcze gorszy niż tutaj. Marek po wyglądzie obstawiał 20 kg. No i tak ja też obstawiałem. Taki no, był wielki. W wodzie jak był, to tak myślałem. No.
Dokładnie. Ale kobitki ci trzeba. Ja nie przeczę. Patrz, nawet tu ucieka, kurde. Tarecki, witamy, witam. Ciebie też witamy. Chcesz tu pogadać? Jeszcze jest 26%, także możesz tu postać, a ja pójdę się przejść, zobaczyć. Dobra, ty się przejść, zobaczyć. Wracaj i bierzemy się za zanęcanie, bo to szkoda czasu. Albo dobra, to walimy teraz. Walimy teraz. Walimy? No. Słuchajcie, teraz będziemy spombować, także nie będziemy się chwilę odzywać, ale będzie nas widać. Dokładnie, znajdź taką kobietę, która łowi. Marek po wyglądzie obstawał 20 kilo. No i tak wiesz, że obstawiam. Dobra, wyłączam to na razie. Szczęścia. Dobra. Gdzie by mogło to posiadać? Napierdalamy tu wodę. A jak? Life'a być rzeczywisty, no to te przekleństwa też są, no? Pierdalamy. No muszą być. Nie. Tak jest na life. Tak jest. Nie ma to się z tym. Za czym ty tam jeszcze to w Polsce? To jest czosnek z fraju. Czosnek z fraju. Ja już kurde całkiem tutaj będę miał w nosie wszystko pokręcone. Dobra. A pierdalamy w tą wodę. Mówisz? Tak jest. Ciekawe czy to da radę, nie? Da radę, no jak da radę, no jak zrobić tak będzie. Tak będzie. Ale zobacz. Teraz nie idzie tego ruszyć. I to o to chodzi. Mieliśmy na autobus z kołowrotkiem, bo to stare rzepło, jeszcze troszkę rzepło. Teraz myślę, że będzie dobrze. Mówię posłuszeństwa. Oni obydwoje, oni są na dwóch stanowiskach, a rzucają do jednego markera. Teraz tej kurce wieczy ciężko. Jakąś dam radę. To wszystko trzeba teraz wrócić, kolego. No to dokładnie, na co czekasz? No lecz, jedziemy. To już nie ma litości. Ja też rzucam 5 do siebie, 5 do mnie. 5 do siebie, 5 do mnie. Weź to krzesło, Marka, jakbyś mógł.
daleko. Ja to jak podkarmię tu bliżej, bo jak tym nie rzucę tak daleko, to potem te wędki dam też bliżej już. Trochę bez sensu, nie? No, bo ja mam to daleko rzucone, wiesz? Na tą toaletę tam będę na tą niebieską? Jo. Niedobry kołowrotek, bo on jest wolny i długo się wciąga, nie? Widzisz, tak na szpula chodzi szybko, nie? U mnie tam powoli, góra-dół, nie? Ale generalnie kołowrotek mam słabe położenie, bo on ma 4-1 chyba. I dlatego długo się zwija stąd. No. Fajnie się nim koluje, ale niestety nie fajnie się pompuje. Stary Zgadniuszki teraz wykorzystuje swojego ucznia do zamęczania. No dobra, młody nie pracuje, nie? Starszy tak. To już może sobie odpocząć. Młody ma zawsze przejebane. Ja już mam dosyć tego spróbowania, już ono tak pochlebniało, tak się, tyle się naspombowałem, że ja już tego nie chcę robić. A młody jeszcze głupi tak. Dokładnie. Jeszcze mu się podoba, jeszcze mu palce nie poodpadały, to jeszcze wali. No i ma siłę to najważniejsze, to też wali. Tu jest potrzebny silny, niekoniecznie mądry. No. Bardzo potrzebne. Tak, wszędzie, w każdej pracy. Gdzieby nie dochodzili z tych spraw z tym, nie? W sądzie pracy. Thank you.
kołowrotek, ten mówię, ten ma, ten kołowrotek ma wolne położenie, no i tak. Ty taki wziąłeś, żebym się więcej męczył. Nie, bo innego nie miałem, no lepsze mam tam na wędkach. No. Na wędkach mam tego Absolutiona, to on nim by to szybko załatwił tam. No ale on jest na wędkach. Ty rzucasz za każdym razem gdzie idziesz. Ja? No. No bo ja dywanowo zalęcam. No dobrze. Siewkę robię taką. Nie mogę nagrać na kąty jest tam. No to teraz rzucę tam, gdzie chciałeś serce. No. Rzucisz tam, gdzie poleci, kurwa. Gadasz butoty. Powiedz, gdzie chcesz, tam poleci teraz. Uwierz mi. Powiedz, które miejsce mam rzucić. Zaufaj mi. Ja tutaj nie mam właśnie żadnego punktu odniesienia. Na słup. Ale na słup rzucę, to my tego nie wstaniemy. Na którym? Tamte? Tak. Ja wtedy tam mam nastawioną kamerę. To patrz. Kurde, idealnie. Nie może nie. Dobrze, da. A sam środek. No. Jak człowiek chce, to potrafi, nie? No, jak się chce, to się zrobi. Teraz Marek na swoje miejsce rzucam 5. Dna nie widać jeszcze. Ole się tam no. Wywalił. Widziałeś? Widziałem. Na przewodca jak potężny kartuszy. No i takie mają mniejsze, tam trzeba taki mniejszy pomysł, mniejszego jeszcze. Ty chcesz, że masz dużo. Ale już do wieczora rzucasz. Też miałem mniejsze. Powiem ci tak, doszedłem do wniosku, że tym mniejszym szybciej się wyrzuca wszystko i dalej. Tak, to druga sprawa, to wiadomo. Że jednak ten mniejszy wcale nie jest. A weź co następnego nałożysz połowę. Zobaczymy, jak czy to ja odczuję, że to idzie ci dalej. Bo za ciężki to jest też gorzej. No nie dobrze. Zobaczymy, wiesz, tak założyć mi połowę. Wiesz, ja zawsze, to i tak masz zawsze połowę, bo mogę ci dać mniej jeszcze, nie? Nie no, a ty już do pełna, że nie możesz zamknąć. Nie, to tylko tak się wydaje. O, patrz, jak wyskoczył, połowa była... No, teraz zaczęły skakać, tylko... Niech zaczną zerować kurwa. O, znowu, ty widziałeś? No nie patrz to teraz. To jest tak jak chcę brać ten stan, kurwa. No. Cały łeb wychodzi i połowa w połowie. Dobra. Masz tylko połowę. Aż spróbuję, zobaczymy jak to poleci. Ja to odczuję zaraz na tym żyłce. Dalej, no. Bo jeszcze nie ma presjonki na kołowrotku. O, teraz dopiero. O. To nie ja, bo ja jestem w tamtym kawałku gdzie indziej. Nie, to jest dalej. Nie zmieniłeś tego przypadku.
Nie, to jest twój przepon. Faktycznie mogę zmienić, nie? W tym wiesz, że może być... Może być wina przeponu, bo po prostu jest nieodpowiedni. Na innym ognisku się sprawdzi, na tym nie. No czemu, jak się nic nie wiedziało, to potem nawet nie zmienić. Ogólnie 12 kilo było, bo tam dokupiłem. To podejrzewam, że dzisiaj 10 kilo do wyrzucenia mamy, bo wczoraj jest 2 kilo rzuciliśmy. No ale to trochę tylko wyrzuciliśmy. Ale to trzeba już teraz wyrzucić wszystko. Tak, tak, póki jestem rozgrzany. Mhm. Potem mogą mi ręce zmienić. Trzymać przebolec to i tyle. Spania. A myślisz, że mi się tu łatwo siedzi? Brzuch mam duży. Jak się nachylam, to mi pompuje, wiesz. To usiąść tyłem do tego. Powietrze. O, znowu tam w tym miejscu. Cały czas skaczę, trzeci raz do góry wychodzi cały. Do mnie parę. Mam silniczek tutaj. No. Stąd i tu mobila położyć, żeby nie było tego problemu. Ja ale położyć, nie chciałem. No nie gada, że jeszcze nie widać dna. Znaczy sięgam, to widać, ale to tylko w tych najgłębszych miejscach, bo tutaj generalnie teraz połowa jest. I przez godzinę masz robotę. No nie gada. No ja. Miało. Tym powrotkiem. A są takie powrotki na akumulator. Nie. Dobrze rzuci, tam ściągnąć potem na prąd. Do spombowania by się nadało. Tylko że na razie to oni są chyba te multiplikatory. Na razie. To pan sobie taki kupił. To jest auto. Tak? No to gdzie? No może dobre, bo na to. Okay.
skąd ja tego tyle przywiozłem? Nie wiem. Ale, powiedz. Nie chodź do sklepu. Ty za dużo kupujesz. Trochę mi dali za darmo. Te 4 kilo dali za darmo. Mogę tych darmowych nie brać, to bym podał. No. Chciało to potem... Chciało, nie chciało. Tu wiesz, patrz, tu żeby... Od tego. No. Od kręcenia może być. Zaraz problem. Gotuj, zrób swoje, nie? No. Tutaj nie mamy. A potem w nocy można nie będzie spania w ogóle. Kołowrotka, ostatnie soki. Tak, on już też pójdzie na emeryturę. Ja tam tak dokręciłem ten tylny hamulec, że jego kurwa już nie ruszysz. No i dobrze. Szkoda, że wczoraj to nie wpadł, to miał dzisiaj mniej rzucania. Wyrzuca wszystko w jedno miejsce ładnie, nie? Nie to... No to się stara. Czwarte wróciłem, mam nadzieję, a jedna trzecia została. Dwie trzecie wróciłem, a jedna trzecia została.
trzymać. A może tam pozaręcamy ten rów? Tam szybciej to pójdzie, kurde. Tam może zwrócić. Rękę postawić. Łatwo, nie? Nie byłoby to głupie. Nie? No. To zostawimy tam takie dwa spomby, takie dwie garści i tam wrócimy może. No co? Zanim tą wędkę przerzucisz tam, to możemy na chwilę postawić tu. Nie, tam. A, tu taka 25. Tam by się jej nie wyciągnął. Nie. Poszłoby tam, kurde. Musiałbym stanąć na środku kanału tego. W wodzie. To wtedy tak. I płytko jest to. Aloś. No i wyjadaj pomału tam te ziarenki. No to co było mi nie dać jeść, nie daje. To bym był głodny. No. To pomału trochę opylił to, ale to... No, prawdę mówiąc, to ci powiem tak, że... Jak zaczęliśmy pompowanie, to ja nie widzę różnicy. Cały czas jest tyle samo. No to co ja puste rzucam? Aby na mnie, żeby wiedział, ile kupować. To jest dobre na lato, ale nie na taką już jesień. To jest za dużo. Nie, Mareczku? Rzucaj, rzucaj. Chyba zakończysz rzucanie. Nie, 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 no już jak tu jestem, to jest zdrowie. Ja nigdy pracy nie przerywam żadną. To wiadomo, że to nie będzie za dużo, nie? Chociaż, kto wie, może ściągniemy po prostu tutaj jeść. Karty i zaczną nam brać, nie? Dokładnie. Może taką terapię szokową tu zrobić. Dla nich i dla mnie. No. Tak zrobić, no, że my tak robimy. To nie ja. No to potek. Albo? Nie, no nie ja, na pewno nie ja. To jest bardziej w lewo gdzieś. To jeszcze nie było, to ja poczekam. Ale coś tam się kręci, nie? No nie, no, odsypałeś, to będą się kręcić. Dobrze powiedziałeś, podsypałeś. Albo to żarcie leci po żyłce, ale nie, on ją bardziej w lewo, tam nie, jest. Nie, 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 to tam coś tam skubało. Jedno jest dwóch halibutowe, jedno jest zresztą wszystkie orzechy. Jest dwóch halibutowe, jest czekolada, jest czosnek. Mm-hmm. Ale co gdzie? To nie wiem. Halibuta jest cztery, a tu sama jest. Jest
kurde nad wodą ja łabędzia trafiłem niechcący. A wszyscy za tak na mnie. Ja tu ciężką pracę wykonuję. Ja wiem, gorszą niż moja. Gdzie tam nalezamy? Uciekaj chłopie, bo... To ja mogę ci wykolować. Aby mi to wzięło, nie?
pracy, kurde. No maszewa 7 km podobno. Ale to nie jest. Ale tu nie mają tego, co ja. Wąkrut nie ma, ale też jest zajebiście. Chłopaki nie płacą, nie? Nie, nie, nie. Na połowę wrzuciłem. Dobra, dobra, tam gadasz więcej niż połowę. Połowę na pewno. Ja czuję, że połowę wrzuciłem. O, prawda, coś zatrzeszczało, co wrzuciłem. Nie napięło. No u ciebie lepiej leci na ciebie. Swoje. Swoją miejscówkę. O, ja proszę mnie, to wiele lepiej. A, teraz no, polegamy. Ty to się strasznie na lewo tu sobie rzuca. No bo ja mam tam, wiesz? No, ja to wszystko mam opanowane. Oni rzucają aż tam, tak ja mam tutaj pole do popisu. Więcej do mnie niż jest za dużo. No, też to tak będę ładował. No, tak jest dobrze. Teraz to jest akurat.
Jak są te karpie, wiesz? No. Tu będą żerować. Dostały. Nie patrz! Po co patrzę? Wyłącz myślenie, włącz tylko mięśnie, kurwa, i koniec. Myślisz, że ci się nie nudzi? Też już dam tego dosyć. Ale to wrzucić, no bo to co zrobić? No kurwa, nie wyrzucić tego, no. To ty przy brzegu, kurde. To wie, czy to nam nie, te, nie pomoże w głowie, no? Tak, nie? No tak. Może akurat. Może tak ci się zdaje, bo... Może tak. Bo po ukosie lecisz... O kurde, ty zobacz. Co? Nic się nie stało. Jak nic się stało? Nic się nie stało. Co? No nic się nie stało, zaraz to zrobimy. Czyli nie będę teraz zanurzył się, nie? On tak ma. Tam jest ten szopy, co było? Żebyś na trawę nie skoczył, tutaj. Dobrze, mam. Gdzie to stronę pójdzie? Nożyk, zielony nożyk, tam zielony nożyk na stole leży. Ja na siłę, bo on już tam idzie. Dobry. Nie, tym zielonym kupił. On już jest wyrobiony, on tak robi. To znam. Kurde, bez paniki. Specjalnie zrobię, żeby przerwę sobie zrobić, kurde. Nie masz mi tego pływaka, nie? On tonie, czy co? Tonie. Nie zakładałem pływaka, gdzieś pogubiłem to pływaki. Miałem kilka tych szpombów i te szpomby straciłem razem z pływakami, wiesz? Aha. Już do tego nie dokupowałem, bo on tam gówno daje.
prawdę mówię. Tak. Pala z drugą stronę, że to będziesz latał po całym miesiącu za tym pompę? Nie da się po prostu z pompy trafić. Tak bywa. Tak jak kobiety. No. To ogrotek jest za wolny, ale no nie mam innego, kurde. Teraz już damy radę. A widzisz, co się tutaj? Nie przetarło się? Nie, jeszcze nie. Napierdałeś mi do tego tam. Kładziesz. Bo już też chcesz to skończyć, kurde. Bardzo się ciepło zrobiło. Tobie nie? Nie, nie. Tobie się na pewno zrobiło ciepło, a jak siedzę, to mi zimno. No. Ja się nie ruszam, dlatego mnie też jest to wkurza. Nie? Nie tylko ciebie. Tobie się udało rekord pobić życiowy od razu w pierwszej godzinie, a ja tu czekam. No tak. Jeszcze nic nie mam. Ja liczę na to, że jeszcze pobiję ciebie. No, to wie. Ja jadąc, tu mówiłem, tam do sąsiada, mówię, uda się, to się uda, nie, to się nie, fajne, że będzie zasiadka, nie? Ale liczyłem na to, że chociaż tego jednego złapię. Ja swój plan mam sobie wykorzystywał, ten, zrealizowany. Ty już jesteś na luzie, a ja jeszcze kurde nie. Ale to jest spięty jak baranie jaja, nie? A ja jestem niespełniony jeszcze, no. Muszę tutaj swoje zrobić. Tyle nie pracuje, kurde. Zawsze jakąś pauzę się zrobi. Na rybach, gdzie jest rekreacja. Na rybach nie ma litości, na kępach nie ma litości. Tu się napierniczy zawsze. To takie hobby, kurde. Niby hobby, nie? Tak. Gówno nie hobby. Zawsze w to miejsce rzucałeś? Tak, no tak na ten kibel niebieski. Dobra. Między tą szopką, a tym kiblem, nie? No nie, teraz stałem w tej szali, żeby zobaczyć. No, u ciebie mi się udaje tak zrzucać wszystko w jedno miejsce, bardzo. No dobra. To znajomości masz. Okej, okay, to ja wiem, gdzie to leży, między tymi dwoma, na ten kibel, no. Od kibla w prawo, nie? Od kibla w prawo nawet? Tak. Na pewno nie w lewo, tylko w prawo. To tam sobie położę zestawy, nie?
tunie? Co? Znasz kawał o tym i tunie? Chłopaki już nas chyba nie oglądają. Mają na nas wylane. No, chyba tak. No, kurwa, rzucają godzinę czasu to samo, nie? No, świeczka się paliła głodą. Ale ja sobie gadałem. No, to gadaj. No co, jak... No, to jest to śrub, kurwa. A z tą świeczką to taki ewenement, kurwa. Stąd nie jest to zawsze, że to trochę dalej. To zobacz, widzę ciebie. To jednak, to musi woda po prostu robić takie... Przekłamania, nie? Przekłamania, no nie, to leci tak samo. Nie, ale ja na kołowrotku widzę, wiesz? U ciebie żyłka wylatuje jeszcze chyba 10-20 metrów, a u mnie metr albo dwa. Aha. Ja na kołowrotku płynę. Ale po co to płynie? Sił zostało. No po co tutaj? Po co? No już nie dużo zostało, 2/3 do końca. No, teraz to się daleko. To będziemy muszą trochę jeszcze. A więc, tej kurde na skróty to nie ma, bo porobisz jaja zaraz. No to te weź całą... już pogoń te, bo te tej... Całą tą familię, kurde, prowadzi. Proszę są... Dobra, nie marnuj. Nie mamy na zmiany, nie? No. Szczędzaj. Wyobraź, że tam jest kibel, to wtedy może trafić. Chyba do tego kibla będziesz musiał zaraz iść, tak mówisz często o nim. Przygotował.
próbowałem, żeby to za, nie chodził za bardzo. Po lewej stronie. To może zostawimy tą... To zostaw. Jo, to już duży ma. I na wieczór sobie tam... Albo daj jeszcze dwa, może wyrzucić. Się wyrzucę, a tam mniej rzucam. I na wieczór sobie potrzebuję. Tylko nie za dużo. O, dobra. Takie jeszcze jeden taki rzucę i resztę zostawimy. A pod wieczór faktycznie można tam rzucić, żeby zaryzykować, nie? No. Oglądam, czytam. Ja też bym się lubię pod brzeg chodzić, nie? No to taki wie, jak dużo czasu spędzają na tych głowiskach, to oni rozwiją. Tak, tak. No na bajk oni to robią. Widzę, że my napierczamy przez chwilę i znowu zaczęli. Jak zobaczyli, co tutaj się dzieje, to już postanowili, że jeżeli nie ma przelewy. Tak. Nie ma przelewy, tylko Jarosławki. No, tak. Ja już liczyłem, mówię... Trochę możemy robić tak, wiesz, z tobą, nie? Mówię, kurde, w końcu to... Adrenalina się podnosi. Zamęcanie przyniosło jakiś efekt. No i dobra, tam to resztę zostawimy. Zostawiamy. Tam kilo zostało, nawet nie wiem, no nie? No to szkoda. Zabieraj to wędko ode mnie i nie pokażę mi się.
Proszę bardzo. Schowaj głęboko ją. Ja ty ją tu zostawię. Pierdole, nie. Aż ciepła, kurde, od tej roboty. Aż się tam tarło tak, że się zatarło. Zrobiła się ciepła, wiesz? Normalnie gorąca się zrobiła. Soku nie piłeś? Nie, nie miałem kiedy. O, jak to wysoko wszystko jest. Dobra. Widzisz mnie? Widzę. No także wspólnymi siłami rzuciliśmy do wody około 11 kg kulek i peletu nasączonych różnego rodzaju dziadostwem halibutowym. I zajęło nam to zaledwie godzinkę. Pozdrawiamy wszystkich, którzy ewentualnie jeszcze tam siedzą i oglądają się, nie zanudzili strasznie. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze jest, bo nie widzę. Ale teraz już mamy... Zobacz, a mi się w zegarku włączył trening dynamiczny, nie? Trening dynamiczny? No nie, samo się włączyłem, gdzieś ruszałem. Trening dynamiczny. 314 kroli spaliłem. Godzina 03. Czy to wyczuło, że coś robię? No rozumiem. Zaraz się załączyło. Trening dynamiczny zaliczył. Godzina i 4 minuty. Mhm. 315 kalorii straciłem. Nie widzę, czy tam coś się dzieje na tym... Czy tam ktoś nas ogląda, czy nie? Trzeba było włączyć... Tak, no jest 16, 18 osób chyba. Wow, no to pozdrawiam was panowie. Pozdrawiamy. Pełen szacunku jestem i podziwu za to, że tyle czasu oglądaliście to. A twoją wędkę mam na rękach jeszcze, aż farba schodziła. Tak, teraz tam będziesz jeszcze dłuższy czas odczuwał to. Jest taki, że już nie będę rzucał pompy w tym roku. Ja mam obie wędki, wszystkie wędki rzucone nie w to miejsce, co trzeba chyba. Po przerzucać. Bo ładnie już teraz tutaj popracowałem. To był fantastyczny trening, napisało mi wydarzenie. No. Jedną godzinę i 5 minut, ale to się włączyło w trakcie, także to tam nawet więcej myśmy rzucali, dłużej. To samy pierdolca, nie? Tak, tyle trudne. No, trzeba. Jezu, tu leci, to
tym męczeniu, co będzie. Kamerę może tu, Marek, wiesz, bo tu kropi, nie? Tak, no ja też się zastanawiam, czy lejpa nie przerwiemy, ale na razie ten deszcz nie jest taki duży. Na razie nie. Więc może to przetrzyma. To jest sporadyczne. Będzie padać zaraz, wiesz?
Marku, zrobiliśmy co mogliśmy. To na razie no, zobaczymy. No. Zobaczymy, czy ten deszcz będzie taki gruby, żeby tam to przez ulotę. Może będzie. Teraz się nie wiszą w budzie.
Co? Ręczniki w budzie wiszą. Dobra. Schowaj to za rok. A to, w prezencie wam? No. No dobra, dzięki. Za rok będę ja. Bo teraz w tym roku to już raczej nie będę jeździł na karcie. No dobra, na razie jeszcze aż tak mocno nie wie. Nie pada. No nie, na razie jest okej. Okay. Oni łapali blisko mnie, nie? Mhm. Teraz widzieli, gdzie my łapiemy, że rzucamy i oni rzucają teraz też daleko. No, czyli nie mieli nic i próbują dalej. No, bo myślą, że nie wiemy wszystko. Tak, tak. My wiemy, co i oni. Przejdę na 3 minuty. Odlać się i może grzyba znajdę. Jeszcze nadaję, nie wiem jak będzie z dalszą transmisją, bo troszkę nam tu pada, ja się boję o swój smartfon, żeby mi nie zalało. Przy takim deszczyku jaki teraz jest, to jeszcze pół biedy, ale jak będzie mocniej lało, to będziemy musieli tą transmisję zwinąć, skończyć niestety. To ewentualnie się tam ruszy z czymś już po deszczu, ale zobaczymy, na razie ten deszcz nie jest aż tak tragiczny, żeby przerywać tą zabawę z tym live'em. Nie widzę was teraz, bo nie widzę tego, co piszecie, bo Mariusz poszedł ze swoim smartfonem gdzieś tam na spacer. To jest za daleko, żebym ja coś tam zobaczył. Lecą żurawie w kluczu. To znaczy, że już jesień się zbliża. Jak widzieliście, dosyć sporo pracy włożyliśmy w to. Włożyliśmy w cudzysłowie. Mariusz włożył, żeby wrzucić dosyć dużo zanęty. No, taką terapię szokową zastosowaliśmy dla karpi, no bo co innego zrobić, skoro brania są takie słabe. Dodaliśmy tam, rzuciliśmy praktycznie 11 kg kulek i peletu. Będziemy czekać, zobaczymy co się zadzieje. Ja myślę, że tam coś się zadzieje. Czasu mamy sporo do jutra, praktycznie do 11, a nawet może później będziemy tutaj siedzieć. To myślę, że jakiegoś karpika jeszcze uda się wyholować. Może na live, jak nie na live, to zawsze będzie to nagrane na kamerze, także będzie można obejrzeć w serialu Na ryby z Markiem, nie ma problemu. No troszkę ten deszcz tutaj nam przeszkodzi w tej audycji na żywo, w tym live, no i w samym karpiowaniu, bo wiadomo, będzie lało, to nie będzie tak przyjemnie. Całe szczęście jesteśmy w budzie, mamy budę, także deszczu się nie boimy. Nie będziemy tutaj moknąć, a gdybyśmy nawet tej budy nie mieli, to zawsze jest parasol albo samochody, też można jakoś przeczekać nawet największą ulewę. Żaden problem. Najważniejsze, żeby na wędkach pojawiło się jakieś branie, żeby zaczęło coś brać
to wtedy będzie. Będzie radość z tej wycieczki, z tego wyjazdu. Będzie inne samopoczucie zupełnie. Na razie Mariusz jest spełniony, ja niestety nie. Ale moje tegoroczne wyjazdy na Jarosławki zawsze kończyły się jakimś tam małym sukcesem, nawet życiówka padła, bo 15 kilo z Jarosławek to moja życiówka. Więcej mi się tutaj na tym łowisku nie udało złowić. W tym roku taki rekord ustanowiłem, więc może będzie ten rekord tutaj dzisiaj pobity. Ja myślę, że też bez karpia nie wyjadę, a jak będzie, to się okaże. Zobaczymy. Karpie to karpie. Mogą się po prostu nie odwdzięczyć za to, co zostało zrobione. I omijać nasze zestawy szerokim, bardzo szerokim łukiem. Dobra, schodzę, nastawię sobie na herbatę i pomyślimy o tym, zobaczymy jak tutaj z tym deszczem jest, pomyślimy o tym, czy przypadkiem nie przerwać tej transmisji, bo i tak tu na razie się nic nie dzieje, no ale gdyby była włączona i byłoby branie, no to mielibyśmy karpia na żywo. Bardziej się boję o powerbank niż o smartfona, bo smartfon jest takiej igielitowej schowany takie osłonce, to on tam troszkę od deszczu jest ochroniony, a niestety powerbank wcale nie jest ochroniony. Ja widzę akurat w tym miejscu, w którym widać fragment mnie, to jest gałąź na tym drzewie, więc patrzę, w którą stronę ja tu wyglądam. Jak ja tu wyglądam? No i dobra. Czekamy jeszcze, poczekamy. Trochę za mocno pada, trochę się boję o ten swój sprzęt, także wybaczcie, tutaj tak się na razie nic nie działo. Lepiej, żeby w przyszłości audycje się ukazywały, niż miały się nie ukazywać wcale. Zabezpieczę sprzęt, także przerwiemy tę audycję. Dzięki Wam bardzo za to, że oglądacie. No Panie Marku, połamania kija z poniedziałku i Krzysztof. Spróbujemy te kije połamać, herbata ciepła, tak, idziemy na herbatę, zaraz ją nastawimy. Schowam sprzęt pod dach. Ludzie. Pomysł był, dzięki temu mieli Sławka internet, prawda? Można by było. Można by było pomyśleć.
Dobry, dobry. O, grzybki znalazłeś. Tak. Zdjąłem tego smartfona, bo się przestraszyłem, a teraz przestało padać. Smartfon jak smartfon, on tam może i nie ten, nie bardzo nawet bał tego deszczu, bo on jest chroniony tym. Byśmy mieli jajka. Byłaby fajna jajecznica. No. Jest chroniony, no. Tą osłoną, nie? Tak. Ale powerbank, to jest najbardziej mnie tutaj martwi. Pamiętam, to można było to przywieźć, ale nie myślałem, żeby to... A jest jeszcze? Jest, jeszcze nie... nie pokaż zobacz. Grzyby. No to pokaż te grzyby, dawaj. Te, no tu ładnie wygląda to. Obróć po prostu, tylko przekręć i tam pokaż. Jak będzie bezpiecznie. Po co to ruszać? No ale to jak będę ruszał, to może być złe połączenie właśnie. O! A już. Nie wiem jak to pokazać dobrze, nie? No widać. Parę grzybków jest do jajecznic. Co chwilę rozłącza, co chwilę nas rozłącza. Mhm. Wiecie co, może tak, nie wiadomo pogoda dzisiaj będzie padać. Czy... Jak przestanie, to włączymy. To włączymy po południu, zrobimy, podładujemy banki, podładujemy prąd. I znowu z drzewka po południu. Już tak powiedzmy gdzieś tam trzecia, czwarta. Trzeba zobaczyć jaka pogoda będzie? Tak, zobaczymy jaka tutaj pogoda jest, bo w tym smartfonie mam dobrą aplikację. Jeszcze raz muszę to samo powiedzieć, bo przerwało. Gdzieś koło trzeciej, czwartej włączymy live'a znowu. I jak nie będzie padać, bo jak będzie padać to niestety... To może włączymy wtedy, kiedy zobaczymy pogodę. No, zobaczymy, ma nie padać. Zobaczymy tu pogodę. Generalnie to nadajemy z tego tutaj drzewka. O, z tych gałązek tam. Tam wieszamy smartfona i dzięki temu, że tam jest smartfon, to macie tą transmisję i możecie podglądać Jarosławki. O, teraz na chwilę jest bardzo dobre połączenie. To jeszcze tak, o. No ale kropi, ja mówię, boję się o tą elektronikę, bo można sobie narobić problemu, nie? Stąd by było dużo lepiej niż z tego drzewa, tak moim zdaniem. No byłoby lepiej, jak to tam działa, funkcjonuje. No działa, funkcjonuje, tylko czy nie będzie przerywało. Ale tak jak mówię, podzwońmy sobie to tutaj. Pozałatwiajmy te różne sprawy, a po południu włączymy kolejnego live'a, podładujemy tego powerbanka. Ten też. I będzie wszystko w porządku. Także chłopaki, przerywamy na razie, bo to i tak się nic nie dzieje. Oprócz deszczu, efekty tylko takie jak wczoraj były, czyli ten prawie 13-kilogramowy karp u tego człowieka, którego teraz widzicie z grzybami tutaj na ekranie, u mnie nic. Po południu się odzywamy, jak nie będzie lało, to na pewno wam zrobimy live'a. To jajka prosimy dowieść. A jak będzie lało, to spróbujemy, może się uda zasłonić ten... Tak, orzeszki zadziałały. Klo-klodyl to od tego chyba człowieka, tak? Dostał Mariusz orzeszki, te tygrysie, tak. I na te orzeszki było branie. Także pozdrawiamy chłopaka. Pozdrawiamy serdecznie. Mhm. No i trzymajcie się. Trzymajcie takich się. Ludzi więcej. Trzymajcie się. Tak, nie będzie tak jak tam idealnie.